Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i po waszych głosach w ankiecie zdecydowaliście, żebym zaczął nagrywać z Gothica 2 The Returning. Oczywiście wszystko już jest gotowe, tylko po prostu muszę zacisnąć ten jeden rąbany guzik. Nowa gra. I zaczynamy. Sorki, że nie ma tekstur paka, ale coś zrąbałem. Dlatego już nie tykam tego wszystkiego. Niech zostanie tak, jak już jest. Wystarczy, że już sama gra działa. Chyba coś troszeczkę za cicho grę dałem. Może troszeczkę jednak przesadziłem. Albo po prostu ja sam sobie przyciszyłem. Bardzo to możliwe. Wybrałem mod Slash and Craft, żeby było mi nieco, jakby to powiedzieć, łatwiej, może i trudniej. Da fuck. Dobra, nieważne, to wytnę. Królestwo Myrtany zjednoczone pod wpływem króla Robara II. To mi niepotrzebne, bo to już chyba widzieliście. To też niepotrzebne, wy to już wszystko widzieliście. Ej, ja to i tak powycinam, spokojnie. Da fuck. Coś powinno działać. Dobra, mamy wczytywanie. Więc jest gitaśnie. Jouksar dupu! A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Czyli jakbyśmy zaczęli ponownie grać w Gothica 2, tylko że już z tym modem The Returning. Właśnie, o jakim to zagrożeniu mowa? Jara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ciekawa misja. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Zajebioza. A ponad pół roku temu miałem okazję skończyć tę serię Noc Kruka. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Ja wyczuję to, przechodząc ponownie tą grę. Owszem. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Co tam klikał, Murzaj? A, no już sobie poklikał. No. Rage quit. A teraz balast cię podpali, jebut. Dziękuję za uwagę. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Dobra, już pierdyliard razy mi to mówiłeś, że pokonamy Beliara i jego siły zła. W pizdu. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został zgwałcony z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie, nawet smoki. Wow. Tak, nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Sprzątaczek? Tak? Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkowicie blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. O, aleś ty zamyślony, jak kurde Albert Einstein przy konstruowaniu jakiejś maszyny. Dobra.
Co możemy zrobić? Wow. Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Dobrze. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. To jakiś lag. Da fuck! Ten po arabsku mówi. Он не должен попасть в руки зла. Однако, помимо всего прочего, чтобы одолеть дракона, возможно понадобится... Dobra, zamknij pysk. Zamknij już pysk ten ruski, zasrany. The fuck, Uriziel. Co się z Dominiem dzieje? Właśnie, no został w świątyni, no zgwałcili go, już powiedziałem, no mam tam wracać, goły, jak pedał? Ibo bez niego u ciebie nie nic. Ej, chyba słyszałem, ty robisz. Dobra, zamknij pysk. Ja mogę oblegczyć ciebie żyzni, a ty jeszcze mnie zgwałcisz. Jak kurde twoja stara. O Boże, muszę słuchać tego raz, dwie, kurde. Nie będę tego słuchał. Czekaj, jakie pułapki, czekaj. Wyłączyć czy nie wyłączać pułapek? Ależ to wybór. Dlatego zastanawiam mnie to, czy wyłączyć te pułapki, czy też ich nie wyłączać. Ha. Dobra, żeby sobie po prostu ułatwić życie, ja sobie po prostu te pułapki wyłączę. I jeszcze, ty możesz usłyszeć prochodzenie. Nie ma. Aha, a teraz trzeba ograniczyć sen. A dobra. Pójdziemy sobie spać. Ale zarąbiste to jest, powiem wam szczerze. Tylko szkoda, że ten ruski ciul musi mówić tym dubbingiem. Bez obrazy. Dobra. Teraz... Dobra, tego chyba nie będziecie słuchać, bo to w ogóle wam niepotrzebne. Idziemy stąd, w pizdu. Świetnie. O, mówi po polsku. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku... Nie mów o tym żadnemu magowi. Okej. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. I pomni, że cel... Dobra, już. Spokojnie, Putin. Czekaj, kompletny banał, łatwy... Aha, teraz trzeba sobie wybrać poziom trudności, dlatego bierzemy normalny. Dobra, spokojnie Bezi, przeżyjesz. Z polskim czy niepolskim dubbingiem przeżyjesz. No właśnie, leżałeś kurde, niczym z panienkami przygnieconymi. A z czym ci on znowu pomoże? No, хорошо. Dobra, przywrócisz. Dobra, nie chcę ruskich słuchać. No nie ma za co. Dobra. A co to za człowiek? Może chodzi o Lestera? Tylko ja zgaduję. Jak zgadnij kto to? To ty uznajesz u niego samego. Aha. Gepier wsio? Co? Saj piersio? Ej nie, dobra, ja się ciebie boję już, ruski ksardupo. O Boże. Co z tym sterowaniem? Chwileczkę. Coś sterowanie się podupiło, albo... Aha, to jest jego uczeń. Ale zarąbiście ogólnie. Nie no. Sterowanie coś podupione. Chwileczkę. Właśnie, jeszcze zrobię save'a. Scorpio Returning. Okej, dobra. I teraz już mi nikt nie umknie. Dobra, ale jeszcze opcje, bo ja tu kurde... Nie wiadomo, homo, nie wiadomo co tu się dzieje. Co ja to chciałem? Sterowanie, właśnie. Coś mi tu nie pasi. Ja chcę sterowanie takie kurde, jakie powinno być. Czyli to właściwie powinno być W S krok w lewo. A na co mi krok w lewo? Skręt w prawo to ja chcę
A i E. Boże, E, D, przepraszam. Zobaczymy, czy coś to zadziałało. No, jest moje kościane sterowanie, no. I czemu tak lepiej być nie mogło od razu, a tylko, kurde, piszczycie ruskie, kurcze. No cóż, przeżyjemy jakoś, ale w ogóle cieszę się, że mam okazję grać w takiego moda, którego już przechodziło kilku polskich let's playerów, których pozdrawiam, między innymi dwóch, których chyba mogę wymienić, Wart i Silverek. Teraz to ja będę miał okazję, nie, wręcz przyjemność przechodzić takiego moda jak The Returning. A ten Xardas gapi się w ten komin, kurde, jakby sam chciał być kominiarzem. Czym? Gównem. No wiem, że za daleko. Czym? Już ci powiedziałem 5 sekund temu, gównem. Dobra, bier tego potka. Pierwszy potek, w ogóle mamy coś jeszcze dodatkowego weku. Antidotum, pomaga przy zatruciach, esencja lecznicza. Aha, tu mamy jeszcze naszą wytrzymałość, niczym w Skyrimie, który też będzie kiedyś na moim kanale, oczywiście jak chyba skończę tego gotika. Nie no, wybornie, po prostu aż się chce grać. No dobra, już nawet chyba za pomocą myszki nie muszę korzystać. Dobra, przeczytajmy regał. Postaram się, żeby... przeczytać. No bo to jest arabsko-ruski, nie do rozwoju. Kurczę, tego, takich rzeczy się nie czyta, jeszcze jakieś egzorcyzmy zrobisz. Chuje moje. Ja tak понимаю, że to... Nie понимаю, nie. Zaraz mogę ciebie rozkazać. Aha, dobra. Jasne. I co здесь делаешь? Fuj, jaki język ma. Tak, gór, dobra. Wakham. Maki rekomanta. Nie będę słuchał polskiego, nie ma mowy. Dobra, nasz puć? Na pluczci? Puć chranitele. O Boże, nie chcę tego słuchać. A jaki mój puć? A jakiemu bożestwu służą chranitele? Nie chcę słuchać ruskiego. Pomijam ruskie gówno. Oni chyba z 5 minut by dyskutowali. A co to miało być? Właśnie. I to jest teraz mój błąd, bo żem to wszystko pominął, bo nie chciało mi się ruskiego słuchać. Zarąbiście. A więc nie to zbyt skomplikowane dla mnie, czy tak? Może tak na ruskie myślenie dajmy. Jesteśmy wariatami hardkorami, dajemy tak. Я готов. Твое решение вписано в великую книгу судьбы. Возможно, ты даже... Добре. Я не мог сомневаться в том, что так и будет. Выбираем другого опекуна. Ага. Добра. Ага. Об остальном... Лащей. Добра, лащей. Вальна чеврия. Ага. Добра. Co? Coś ty zrobił? Aha, on się tepnął, dobra. Myślałem, że chciał mi ptaki podstraszyć. Bo zazwyczaj to taki kolor wywołuje przywoływanie demonów i takich rzeczy, ale dobra. Ta gra robi swoje. Zrobię jeszcze save'a, bo naprawdę ostre tu się bimby dzieją. Wybrałem drogę opiekuna. No na ślepo oczywiście, bo mi się ruskiego nie chciało słuchać, wybaczcie. Jeżeli będziecie na mnie źli, że pomijam ruskie dialogi, to mnie możecie zamordować. Nieważne, jedziemy dalej. Dzień dobry, Xardasie. Jaki lag jeszcze się wystąpił? Leży tutaj laga? Leży pewnie, jest nasza pałęcja. Okej, okay. Wygląda całkiem komfortowo. Jeszcze ci odpalę kominek. Jak to w ogóle odpali? Te kominka nie mogę. I co oni z tym kominkiem zrobiły? Nie, no co za ru... zamorduje. Nie, ty, to jest guzik. Patrzcie co za patent, przenieśli ten guzik. Celowo. A, mam dobre oko. Oko luciarza. Potek. Coś chyba o skrzynkach była mowa, dlatego zrobię jeszcze save'a. Tak na wszelki wypadek, bo to, no, niektóre skrzynki są przeklęte. Ale dobra. 200 golda, to jest normalnie ostry bonus. Jabłka, żebym był zdrowszy, antidotum, leczenie, kula ognia, dobra. Dobra, czyli jednak skrzynka mnie nie zabije. Możemy sobie już od razu przylepić te zwoje. Tu mamy nasze jabłońca,
które możemy zjeść. O Boże, żebym sam nie zaczął gadać za chwilę jako rusek. Tych ksiąg i tak nie przeczytam, bo ich nie rozumiem za Chiny. Nie potrafię tego. Dobra, wal się. Nie, więcej nie będę czytał tego gówna. A teraz zgadamy jeszcze z Ksardupą. Hej! Значит, ты возможно, твое решение. Co kiż mi się odrąbało? Nie сможешь просто так. Wiem, że nie mogę. Что ты тоже. Właśnie. До того, как спящий был повержен. Ага, добра. Это была если я так. Tak, od, że się jeszcze spotkamy, bo dobra. Встретить хранителя. Aha. Ты изгнал спящего. Если он так сказал, значит. No dobra, skazał go na wieczne potępienie. Nie chcę tych ruskich gówien słuchać. Naprawdę nie chcę tego dubbingu. To jest w ogóle koszmar. Czym? Jakby to było dokładnie spolszczone, no to nie musiałbym tego słuchać, ale no cóż, trzeba się z tym pogodzić. Ja akurat będę pomijał ruskie dialogi, bo ja za Chiny nie zrozumiem tego języka, a czytać bym mógł i mógł. Ale wybrałem drogę opiekuna i chyba nie będziecie na mnie źli. Wybór jest i tak przecież mój, więc moja decyzja, mój wybór, moja wola, a to jest chyba posąg dalej Belliara. Belliar! Ty! Krzyknął jak, kurde, nie wiem, Stalin! O Boże, dobra. I co z modlitwą? Po prostu się pomódl. Ale pizgnął! Dobra, trochę życia straciłem. Zrobię save'a. I tak już idziemy przecież złą drogą. Zło, piekielna. No to nie mamy wyboru, idziemy już taką drogą i... Ja myślałem, że jakieś kurde robaki leżą na stole. Dobra, serafiski. To są te roślinki z Gotika pierwszego, jakiś klucz i stara kamienna tablica. Stroj i tak gówno odczytam. Założę się. Nie potrafię tego przeczytać. No właśnie, mnie nie panie mają, no dokładnie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? A, jabłuszka zjem. Żebym miał witaminki. Ty, akurat straciły mi wszystkie jabłuszka. Wytrzymałości w procentach, przeraca... Aha, czyli to są roślinki na wytrzymałość, zapamiętam sobie. Serafiski. Nie potrafię tego przeczytać. Nie odczytam tego. O, wielka szkoda i wielka strata. Ale nie no, ten mod naprawdę daje nowe możliwości. Jakbym grał pierwszy raz w Gotika. Dwójka oczywiście. Bier to wszystko. Tu oczywiście stare itemy. Nic nowego. Nic nie odczytam, bo to nie ma sensu. Dalej będzie po arabsko-rusku. A ja takich języków nie znam. Nie mieszkam na Dalekim Wschodzie, żebym ja takie farmazony czytał. Idziemy na dół. Nie, naprawdę ta wytrzymałość jest tak dobrze dopasowana, że ażbym jeszcze... Szczury! Jebudci! Aj, proszę, nasz pierwszy exp! I już się cieszę. Co nic, ja ci dam nic. Dobra, skrzyneczka. I co w tej skrzyneczce? Pochodnia, no, to co zawsze oczywiście. Czyli nic nowego. Zrobię save'a. Miałem robić save'y co 5 minut, a wychodzi na to, że robię częściej. I to nawet dobrze, powiem wam szczerze. Muszę się jakoś ubezpieczać odpowiednio, szybko, żebym naprawdę nie skończył fatalnie na zgonie, bo to naprawdę szkoda potem materiału. A jako, że jeszcze chcę zrobić godzinny odcinek, przy czym zrobię tam jedno cięcie i sprawdzę, ile waży na przykład 20-minutowy materiał. Ja i tak po prostu bym do niego wrócił i nagrałbym do godziny. Jeżeli by się nie dało, to najwyżej jakieś 40 minut materiału. Zobaczymy, to w zależności oczywiście od mojego dysku twardego. No nie mam jakieś kurde 2 terabajty, gdzie mógłbym sobie nagrać 3-godzinny odcinek. No cóż, to mnie akurat odpycha. No chyba, żebym zbierał teraz na przenośny dysk albo na coś takiego. Podnoś to złotko. Tu akurat na tych stołkach nic nie ma. O, jest jakiś serafis, to dobrze. Coś jeszcze? Okej, okay, czyli praktycznie wieża Ksardupy, przepraszam, jego będę tak nazwał, została przeszukana w 100%. Chyba, że coś jeszcze pominąłem, ale to mniejsza o to. Żywy? Te! Straż Ksardasa!
Zajebiste, kur... Zrobię save'a z tych wrażeń. Zrobię save'a, żebyście wiedzieli, że zrobię. Nie, naprawdę... To będą setki godzin rozgrywki, nie ma co. Już się cieszę, że w to gram. Już po prostu zacierz taki narię. Wilczka trzeba ubić. Tradycyjnie. O chuj! Chuj tempy zadaje taki damage, że mnie zaraz zakryje na śmierć. Zrobiłem save'a. Ahu, chuj ci dupę, wilczku. I wiedziałem, że to tak się skończy. Wiedziałem, że to tak będzie. Wilki taki chuj damage zadają. No teraz co zrobić, geniusze? Coś zrobić? Myśl jak normalnie genial. The fuck? Kurde, nie mówiliście mi, że to będzie RPG horror. To żeście mnie tu zaskoczyli. Dobra, są tu straże Xardupy. Ale jak ja ubiję takiego wilka? Chyba, że jeszcze mamy jeden sposób. Czary mary hokus pokus, twój wilk to twój wilk. I jedziemy z tobą. To była czwóreczka. Już jesteś spalony w śmieciu. Kurde, młody wilk. No młody, kurde, młodociany, a ubić to mnie potrafił. No chodź tu, come on, bitch. No. O, mana plus jeden. Nie, zarobiste, nie. To już dla mnie jest drugi Skyrim, uwierzcie. Drugi Skyrim. Ale teraz przydałoby się coś zjeść w postaci jakiejś many. Ale no, tylko mamy potkę, to... Co my będziemy wpieprzać potkę? Ale teraz przynajmniej wiemy, że chociaż ubiliśmy tego wilka z Firebola i robimy save'a, żebyśmy nie dopuścili do kolejnego zgonu, gdzie musiałbym ponownie ubijać tego wilka. A tu jest premia punktów trafień, a to zjedzmy sobie grzybka, halucynka. Przynajmniej nam będzie coś się z głową działo. Ale patrzcie, jaka lesistość, nie, OP. Teraz to się czuję, jakbym sam był w świecie Gothica. I to takiego, kurde, najprawdziwszego. Dobra, jako że wiem, gdzie jest Lester, to pójdziemy tą drogą. A chwileczkę. Ja jeszcze sobie przelutuję tego wilka, no właśnie, ma surowe mięsisko. Teraz jedziemy na goblina. No, młody goblin. Co nam takie gówno zrobi? Typa! Jednoręczne plus jeden! Aha, czyli jak zabijemy na przykład kogokolwiek z czegokolwiek, czy to z magii, czy to z broni wręcz, czy to z dystansowej, to dostajemy plus jeden z tego, czego użyliśmy na wrogu. Zarąbiste. Normalnie motyw jeden chyba z tych najlepszych. I już po prostu grać i nie przestawać, ale no nie mam za dużo czasu, żebym nagrał dla was 5-godzinne odcinki z Gothica. Chciałoby się, nie? Ale no nie ma. Życie. The fuck? Ty, zabij go! Dobra, poszło mi stąd. Wilki ubijać będę z Fireboli, bo to jest jedyny sposób, bo tak to by te patałechy by mnie zagryzły na śmierć. Czekajcie. A wypijemy... Tak, wypijemy potkę, bo nas zagryzły bidulki. Jakieś antidotum, ale nie jesteśmy zatruci póki co. A daje nam jakąś manę? Nie. Ty, ale korzeń teraz leczy 40, a nie 30, więc to jest plus, że coś zmodyfikowali. OP. Dobra. Tu jest... No to zostawimy oczywiście, nie będziemy tych chlać. Chociaż tu jest premia punktów many. Ale to wypijemy, jak na przykład będziemy mieć życia troszeczkę mniej. Najwyżej coś mamy. O, no i mamy teraz broń dystansową, zwykłą, nie magiczną. Jakieś zwoje znowu. Podnosimy te wszystkie oczywiście gówna, które oczywiście się nam przydadzą. Gówna oczywiście w pozytywnym sensie, żeby was nie obrazić zbytnio. O, ogniste strzałki, tylko że my oczywiście i tak nie mamy many. Zakładamy łuk. No cóż, będziemy przez jakiś odcinek latać, no jak Golas porąbany. To jeszcze już nic nie ma, czyli go zlutowaliśmy. Albo rzeczywiście nic nie miał. Nie no, miał mięcho. Spokojnie. Dobra, robimy kolejnego save'a.
Oj, coś czuję, że ta gra będzie tak trudna, że save'y trzeba będzie robić 5 na sekundę. Bo kurde, jest tutaj naprawdę hardcore poziom. Co my tam mamy? Goblina. Tylko jednego, no to myślę, że dalibyśmy sobie z nim radę z łuku. Trafi? No patrzcie, jest ten porąbany system. Dobra, łuk plus jeden! Oh yeah. Ty patrz, krwawi! Dodali to, nie, kurwa, zajebiste. Sorki za przekleństwo, ale tym się już musiałem po prostu poszczycić. Broń jednoręczna, obuchowa. Aha, a właśnie, jakieś mocniejsze? Czy to wszystko są śmieci? Niestety tak. I mamy już tylko dwa naboje. Może już tak to określę, bo nie chcę mi się mówić strzały, to powiem naboje. Ammo. Grzybki pozbieramy, bo to oczywiście lód to jest główny motyw tej gry i tego nie warto lekceważyć. Kolejny save. Już mamy 25 minut materiału, przynajmniej tak mnie się wydaje, bo tam, nie wiem, minuta z jakimś odstępem czasu nie włączyłem stopera. Okej. Mamy potki many, to jakbyśmy teraz podeszli tam na przykład, bo tam na pewno będzie trzech goblinów, w to raczej nie wątpię, bo będą na pewno trzy gobliny. Czekajcie, trzy czy dwa? Żeby mnie tylko nie oszukali. Ten o, trzy gobliny. Albo... Czekajcie, dwa. Te, dwa gobliny. Rzeczywiście. Zajebioza. To chwileczkę. Ognista strzała, to bym musiał coś zjeść na manę. Albo wypić tego potka. Ach, co mi tam, wypijemy potkę. O, akurat już tak się biorą do ataku. Jebci. Ciebie ubijemy, tak. Nie. Zarąbiście mi to wyszło. Akcja OP, udana. No, zarąbiście. Wszystko w ogóle. Cała seria coś czuje, że będzie the best. Jako, że to stara gra dalej. Ale co tam, stare, ale jara. Jeszcze na modach to już w ogóle taka bardziej upiększona. 35 golda. I tak mamy 200 golda, co normalnie powinniśmy mieć poniżej 100. No, a to jest taki tylko, wiecie, szczegół. Wypijemy sobie teraz gina. Gin. O, i teraz szybciej wypija, nie? O, brawo, o to mi chodziło, bo nienawidziłem, jak kurde 5 godzin dudlał jedną wodę mineralną, gazowaną, kurde. Niczym kurde jakąś spasioną, kwaśną wódkę. Dobra, o to mi chodziło. No i czemu żeście tak nie mogli zrobić, kurczę? A jednak to są plusy tych rosyjskich modów, nie ma co. Możemy iść dalej. To w sumie już wszystko tutaj, w tym miejscu. Robimy save'a ponownie. Żeby dokonać, wiecie, progresu. Co szczekasz, kurde, gram w najlepszą grę RPG, jeszcze zmodyfikowaną. A ty szczekasz, jak kurczę, byś był zazdrosny. Dobra, już, miałeś swoje 5 sekund na szczekanie. Teraz moja kolej, żebym tu nagrywał dla was Gotika. Jako chyba kolejny z polskich let's playerów, zagrajmerów, jak który tam mówicie. No nie wiem, czy na takie szczury iść, czy tam pełzacze, jak to nazywacie, ale... Zaraz. Jakbyśmy dobrze tą akcję rozegrali, robimy save'a i myślimy naszą główeczką, bo to też troszeczkę polega na tym, żebyśmy ruszyli głową, a nie pałą. Jak to zwyczajnie powiedzieć można. Mamy ogniste strzałki, więc dalibyśmy radę przynajmniej z jednym. Zobaczymy, co z drugim. Dobra, zobaczymy. Tu nie ma. Jest światełko, ognista strzałka. O kurde. Ty! Spalił się! Nie, me gusta.
Dobra, to teraz muszę wypić kolejną potkę, bo inaczej nie wyjdę z tego. Siódemka i wykańczamy tą polną bestię. Masz, płoń, dziwko. No nie, i się wykrwawiają te bestyjki, no i ja to rozumiem. Macie leżeć i kwiczeć. Okej, teraz bierzemy wszystkie te niezbędne rzeczy. W ogóle tu wszystko w Gothicu jest niezbędne. Zwoje, no poza głową wrzoda. To już taki szczegół. Albo głową, albo nie wiem czym. A właśnie, może spotkamy kiedyś wrzoda w tym modzie, bo będziemy mieli okazję przecież pójść do samego starego obozu. Znaczy już to nie będzie stary obóz, ale cała kolonia górnicza. Okej, robimy save'a kolejnego i idziemy się bawić dalej. 29 minut, no już mamy praktycznie pół godziny. Ja bym zrobił małe cięcie i sprawdził, jak w ogóle po pół godzinach waży film. I czy jeszcze by się pokazało drugie pół godziny nagrać. Okej, już wróciłem. Sprawdziłem przy okazji materiał. 32 minuty waży 65 giga, więc jest ostro, dlatego, bo jest cały czas 60 fpsów na sekundę, więc się nie dziwcie, że potem nie będzie godzinnych odcinków. Jeszcze z 5 minut pogram i skończymy odcinek, żebym po prostu się nie przemęczał i żeby mój dysk kompletnie się nie zlansował. Okej. Idziemy do samego Lestera, Lesterowicza. Myślę, że będzie zaskoczony, byleby nie mówił po rusku. Nie chcę, żeby mówił po ruskie. Bo tego najbardziej bym już nienawidził. Ale no cóż, przeżyjemy. Najwyżej będę pomijał. Co mi tam? Gram dla fanu. Pamiętajcie, nie dla po to, żeby przejść, tylko dla fanu. A to, że ktoś mi zaproponował, jeden z moich widzów, to już nie w tym moja rzecz. A jeszcze wasze głosy tylko bardziej poprawiły statystyczność szans na zagranie ze mną i obejrzenie Gothica 2 The Returning u mnie. Tak, to będzie coś. Dobra, save'a walniemy ponownie. Save'y trzeba często walić, bo inaczej będzie ostra lipa. Okej, czy można sprawdzić las, czy wiecie, czy od razu podejść do ogniska. Wiecie co? Czekaj, tam jest wilk. Chwileczkę, mogę odpalić łuk w sumie i on mi wszystko powie. No. Dobra, tam mamy wilka, tu nie ma, nie. Oni wszystko pozmieniali, zmienili spawn stworzeń, ilość tych stworzeń, naprawdę... Super, chociaż myślę, że to jednak jest też zasługa tych Polaków, no bo Polska też potrafi, no. Okej, to idziemy od razu gadać z Lesterem, co się będziemy męczyć. Dzień dobry! To naprawdę ty? Yo, madafaka! Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Tak, znam się. Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. To super. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Wszystko. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Jak Hugo, co zgubił drogę. Dobra, zmierzam do Korinis. Coś tam było jeszcze. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego.
No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Cieszysz tą mordą, jakbyś kurde znalazł 2 złote pod krzakiem. Właśnie, ale to jeszcze bym zobaczył. Znacie nie, 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 nie ruskie, nie ruskie. Jak okazałeś, aha, byli... kakao? Kakao? Aby to mnie rozkazała... Kto to był? Если мне не изменяет память... Кавалор, нас знам типа. Он был одним... Добра, вем, Гомезом Шмечем. Угу, угу. Ну, сказал, что несколько оставшихся в живых... Правда, по его собственным словам? Тогда, может быть, ти... Нет, приятель, хватит с меня... Ну ладно. А, шкода, что не могу на тебя личить. Coś jeszcze z takich ludzkich dialogów? Dobra, mogę dalej rozmawiać z nim. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Mhm. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Super! Dzięki za radę. Właśnie. Właśnie. Jeszcze długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Ksardupa. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Nie, w komiksie przeczytałeś. Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka. Tak, gówno. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż... W porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Ksardasa. Dobra, koniec tych dialogów. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego mocno epickiego, no jak dla mnie chociażby. To jeszcze jest dopiero początek początkami. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i jeżeli macie jakieś porady, tipy, pytania, piszcie w komentarzu pod tym filmem. Chętnie odpowiem i możecie mi jeszcze pomóc wtedy. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych odcinków z Gothica 2 The Returning. A, i jeszcze save locka walnę, żeby nie było, że nie zapisuję, yo.